Witam, powódź! O nie. To coś moglibyśmy stracić? A piecyki da się gasić? Chyba nie. Ale dymy zrobiłeś, do No, to jak na jakimś streamie jakichś znanych youtuberów, którzy robią młyn. No. Witaj, dobra, witamy! <grym> Pomachałem. Tak? Chciałeś, żebym pomachał? A, a pomachałeś? Pokaż, pokaż, co w tej skrzynce tu po lewej jest. Pokaż ludziom. O kurde. Ale naruchane, co? A Jaki teraz ładnie po ruch... prawej, po prawej, zobacz teraz skrzyneczkę na górze. O, ja pierniczę, Delord. lord. Ale, ale najebane tego, co? Ślicznie. To, to no. to ludzi, tak? Żeby tutaj... Ja tak mówię do Witka, dobra, dawaj jakiś ludzi, to niech przyjdą tu, uporządkują te skrzynki. No Ej, dobra, jest. z Witkiem gadaliśmy, że jakaś ekspedycja, to będziemy szli na jakąś expedition. Pewnie. Tylko... Wziąłem piec, żebyśmy mogli jedzenie ugotować, jak znajdziemy coś. Obawiam, Właśnie ja się trochę cykam a nie kompas by się przydał, albo mapa żebyśmy wiedzieli nie, gdzie Nie, zapiszmy obu... kordy i wrócimy sobie, spoko. Dobra. Kordy do meczku. 180, 64, 141. Ale screena zrób jakiegoś, żebyś miał na drugim monitorze. Coś co, ja sobie to zapiszę. 181X, 64Y, 141Z. Witek jesteśmy gotowi do totalnego młynu. Idziemy którą na ekspedycję, stronę? szukać trzciny do enchantu, um, znaleźć konia, albo i może dwa konie. Znaleźć może jakąś piramidę, znaleźć wioskę wilgerów, zobaczymy co się uda. Wilgerów? Tak, wilgerów. A powiedz, co którą stronę chcesz iść? Przed siebie. A gdzie? To ja nie widzę cię. Czekaj, ja cię widziałem przed chwilą. Um, o, widzę cię, dobra. Tam. W... Czyli idziemy w stronę słońca. Aż po horyzontu Ej, kres. przez przypadkę zrobiłem. To F3 się wyłącza tak. Ty. No na F3, co? tak. Nie przygotowaliśmy tematów na ten odcinek, co teraz? E, wiesz co? E, o, ja mam tak. Może coś temat? na spontanie. Jak jest twój ulubiony smak lodów nie wiem. Truskawka? Nie! Nie, czasem żygam. To... O kurwa, już wiem, przepraszam. Już wiem. Pistacja! O, pistacje są spoko. Jezusku, kochany. Ja... W jak Tarzan? O kurde. Nie, do wody można, dawaj. Moje ulubione lody, jak masz na o? przykład jabłko mięta. E, nie, nie jabłko mięta. Sorry, mięta, czekolada. I są takie kawałki czekolady. A taka sceracja leczta, czy coś takiego? Nie, tak nie, nie, nie. miętowe lody, ale of, z kawałkami ej, czekolady. Witek. Zbieramy trzciny czy tak, nie? Tak, to trzcina. to jazda z nią. Dobrze. Czcina? z czciny. A dobry byłeś w dyktandach w szkole? To, no, zajebisty byłem. Ja no, akurat no, z dyktant naprawdę... byłem Chrystusem, Jezusem, jednym z najlepszych z klas. <laughs> naprawdę. Z dyktant, z dyktant zawsze najlepsze oceny Ale nie, były. no, ja, ja, ja dobry byłem po prostu, nie wiem, jakoś tak bardzo generalnie łatwo mi przychodziły te wszystkie zasady, tam ktoś się spinał, że co się pisze, że kropką, A to się tak ja pamięciowo tak, pamiętało. Ja też, o pytę Witek. Ty, masz jakieś, o, świnki? O i to tak harem cały. Dobra, to wbi, bo ja nie mogę sprintować przez to, że... Też bicie? No... No. A moglibyśmy je slurować. to wybijmy połowę. Dobra, jebać. Walię. Bo ja mam piec ze sobą. To wezmę. Zaraz na jedzenie zrobię. Na... W ogóle... Znaczy, bo... Niektórzy chłopcy nazywają dziewczyny świniami na przykład. Jak, jak to, to... Nie wiem, czy to tak żartobliwie, czy nie, ale... Nie wiem, świnia jest według mnie delikatnie... Jeśli chodzi o wydźwięk tego słowa, ofensywnie. Ale, hmm? ale jak powiesz Lożka, to już wiadomo, że to jest żartobliwe mocno. Tak? Czyli jakby świnia nie, ale Lożka już pasuje. No, a jak, jak uważasz po wydźwięku? Nie masz tak, że. Nie, no jest tak, jest tak trochę, że świnia to jest tak. Ja idę tam na tamtej. Tak, jak, świnia, jak powiesz do, do kogoś, jesteś głupi, albo jesteś głupiutki. No nie wiem stary, bo akurat jeżeli chodzi o to, to zdrobnienie jeszcze bardziej, wydaje mi się, że jeszcze, przypomnij sobie rodziców. Nie, malutki, jeszcze jesteś, nie wiesz nic. Nie triggerowałoby cię to bardziej niż mówienie, nie za mały jesteś. Mnie bardziej triggerowało, no, w jak sumie, jeszcze, w sumie masz jeszcze rację. mnie umniejszali. Ja wiem, że byłem młody i może głupie albo niektóre decyzje były podjęte na podstawie nie wiem, tam jakichś losowych e, losowych wniosków, ale jak kurwa słyszę, no, że. No masz rację, dobra, to to rozumiem. Mnie mniejsza, tak jeszcze, jeszcze bardziej. To już jest. To już kurwicy można dostać. Przepraszam. Ej, Dynie? Mam Dynie. Um, nie wiem What? do czego, ale weź. Golema przywołamy. Albo coś zrobimy z Na ja Golema? Ja no, single player Arkuela chacie. Albo będzie grał z nami, Arkuela? To w sensie grał z tobą? Nie, po prostu przywołałem go żelaznego golema się da przywołać. Co on robi taki golem? On stoi. Aha. Czyli nic nie robi. Teoretycznie ma za zadanie bronić wilgerów. Jak znajdziesz wioskę wilgerów, to ma bronić. A. Ale ząbiaki nie zabiły. A, czyli jak masz wioskę takich ziomków, to. To są twoi pracownicy wtedy, się robią? Czy jak to działa? No, bronią po prostu w nocy, żeby zombieaki nie ubiły tych ziomków, co biegają w tej wiosce. Widzę, Witek, że tutaj piecyk odpaliłeś. No tak. Masz już jeden? Eee, nie. A, to czekaj. Idę świnek podobijać. A piecyk trzeba z czego zrobić? Najpierw crafting, crafting box? table, a potem kamienie eee. wokół z tego, co pamiętam. Dobra, to narucham tego drzewa jeszcze. A ty ja już mam drzewo, ale jestem down'em. Dobra. Co tam jeszcze witek powiesz takiego ciekawego? Zawsze to nie rozpirę co? Po, powiedz coś ciekawego. Um, co może być ciekawego? Jakieś kompletnie losowe znaczy, to... pytanie, które pierwsze ci przyjdzie do Wiesz głowy. O, mi o mam. Na przykład ludzie tak myślą sobie, o, ale ten to ma fajne życie i tak o, dalej. O kurde, A... nic bardziej mylnego. To jest właśnie, znaczy, je, jest bo, je, na przykład... takie przysłowie jest. Jak to było? Wszędzie dobrze gdzie nas nie ma? Jakoś tak? No coś mi Że... się... O, ci co, co mają masz węgiel? No mam mam. Ile? 100... 100 Dużo 128 To dobrze, bo ja nie wziąłem w ogóle. Ty... Jesteś, Witek taki inteligentny, kurwa, idziemy na wyprawę, wszystko masz. Piecyk, wrzuć tutaj węgielek. 28 proszę. Jeszcze jeden by się przydał piecyk, co? Żeby A poczekajmy. Miał. Dobra. To yy, powiem ci tak. Co, co jeszcze, czy możemy, jaki temat możemy poruszyć? No coś tak. kompletnie losowego, coś przyjdzie do głowy. Dwie świnki jeszcze zabiję. No właśnie odnośnie tego, może skończmy ten temat odnośnie tego, że niektórzy to myślą, że życie innych jest dużo fajniejsze niż ich i jakby nie wiem. Ja też tak czasem mam się łapie na coś takiego, że o ten to ma fajnie, bla bla bla. Kiedyś było tak jeszcze bardziej, teraz już trochę mniej, bo. Ja nie lubię swoje życie, nie narzekam i w sumie to nie zamieniłbym go raczej aktualnie na nic. Ogólnie wydaje mi się, że jest coś takiego, że nieważne, czy jesteś ultra bogaty, czy jesteś ultra biedny, każdy stan ma swoje problemy. Jak jesteś bogaty, to jest często, na przykład, bo to są dwa takie najpopularniejsze czynniki, że o, on ma lepsze życie ode mnie, czy ona ma lepsze życie ode mnie. To tych problemów jest taka sama ilość, jak nie więcej, jak... Osoby, nie wiem, przykładowo biedniejszej, czy, czy, czy tam warstw jak się porównuje. Jak mówi, się bogatsi mają dużo więcej zmartwień, tak, bo to się tak wydaje, że ten kto ma mniej, ma... Tak szczerze mam. Według mnie mam mniej zmartwień, tak szczerze. Tak, mi się tak wydaje, że. Mniej po rzeczy zobacz, do ogarnięcia no, i mniej stresu? No, no powiedzmy tak. Się wydaje, że jak nie masz dużo, to może wcale aż tak nie stresuj... No nie wiem, bo to też tak Nie chcę, żeby to zabrzmiało, że kurwa yy, nigdy nie byliśmy biedni, dlatego tak potrafimy pierdolić, jakbyśmy nie mieli co do garnka włożyć, żebyśmy inaczej gadali, wiesz, pewnie taki argument padnie, bo już też nasłuchałem takich argumentów w życiu. Ale nie, to jest strasznie, strasznie trudny temat, bo mi się wydaje. Ale z jakiego że powodu nie ktoś dobrej nie ma odpowiedzi. Nie ma dobrej odpowiedzi tutaj w takim znaczy, temacie. No kontrowersyjne może być po prostu. No jest o. dosyć kontrowersyjny. I jedni będą cię lubić dalej za to, co mówisz, a. A co powie... uważasz o stwierdzeniu? Każdy ma to na co zasługuje? Brrr. Znaczy, jedno jest pewne, no, rodzimy się w różnych rodzinach, niektórzy mają to zdecydowanie łatwiej, ale. Później, jak już jesteśmy na jakiejś drodze, to też mi się wydaje, że no niektórzy mają trochę większe szanse na pewnych polach, niż inni. Co, nie? No, to, to nie jest koniecznie w 100% prawda, że każdy ma to, na co zasługuje, bo tak, no, urodzi to... się ci dzieciak w Afryce tak. w jakiejś ledwie dogorywającej albo, żeby przetrwać rodzinie, i, i nie no, wiem, zostań czyli... człowiekiem sukcesu, czy jakimś tam wynalazcą, czy kimkolwiek innym. Powiem ci, że ja czekam na to miejsce, znaczy na to mięso, i trochę tak Resident Slipper. Ej tak dynie, ale one się nie palimy. Zobacz. A wiesz, że możesz ją na głowę założyć. To co mówisz? Tak. Pa. Tak? Tak. I teraz jak na Endermana patrzysz, to nie łapie agro. To ty, skąd ty wiesz takie rzeczy? Czat mnie podszkolił. O oh, lol, To jest jakiś hełm, opy. Tak, oczywiście przed tym mnie wyzwali 200 miliardów razy, ale coś mnie nauczyli, także. <noise> ty, skito, no? Okej, okay, zapamiętam to, będę o tym pamiętać Witoldzie, tylko wiesz co, mi? niech podoba mi się, że będziemy w nocy szli. Wiesz? Ale mamy diamentowe miecze, także spoko. Potrzebujemy jeszcze ja diamentowych diamentowy setów. miecz, wiesz gdzie? No właśnie, nie Tutaj chciałbyś chyba. wiedzieć gdzie. O, wiesz ile z moim nazwiskiem było No Zawsze, w Rosji to w ogóle tak, w Kinguin jak wszedłem, to na angielską wersję strony Byłem Sabre, pa Pablo Sabre. Przetłumaczyli moje imię, nazwisko. W ogóle... Czemu ludzie tłumaczą nazwiska? Nie powinno się. Powinno się? Nie powinno się, według No, bardzo. no właśnie, no nie powinno się. Ja nigdy nie widziałem, że ktoś nazwiska tłumaczy. Niemalże nazwa własna. No tak, a tu. A w, a w Rosji to szabliat, czy coś takiego, stary. Szabliat? No, no, no. Blied? A już miałem bekę konkretnie. Nie, delort, niszmy te piacyki, bo już mam wystarczająco żarcie, co? Dobra, no, możemy. Bo nie tak. możemy iść dalej, to trochę blokuje. A tu widzę, że dużo tematów dotykamy. A dobra, tam trudno. Dobra, mam jedzonko w końcu. Ty dużo tego jedzenia naruchaliśmy, no? Dobra, 24 tego. I przed siebie, na ekspedycję. Mam dobra, przed siebie, Witek. Tak. Jazda młynek! O! W sumie... Kulisy powstania Team Rock. A to a, jest taki oklepany temat, że to, ktoś pyta, to już ktoś pytał to. Rock? już było, no. Tak, było. A nie, to powstania samego? To? Powstania w sumie nie było, ale no, kurde, to nie właśnie wydaje mi się, że ludzie żygają już tym. nie zażygamy się tym. Znaczy, właśnie mi się wydaje, że ludzie nie żygają tym, tylko bardziej my tym żygamy. A mi się wydaje, że i ludzie, i my. Tak, myślisz? Tak, no najłatwiej A, wyczuć, że. Najłatwiej, o, najłatwiej ogólnie wyczuć, że to już jest przeżytek Team Rock w ten sposób, że pamiętasz, jak była sytuacja, jak Team Rock zostało przerwane? To non-stop były pytania: kiedy Team Rock, kiedy piątki, kiedy primedy, kiedy skała, bla bla bla. Teraz po tym Team Rock, jak to Team Rock zostało przerwane, któreś już z kolei, to już nie ma czegoś takiego. Ludzie, ludzie nie, 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 nie sikają na, na myśli Team Rock tak Co jak to kiedyś jest, to było. Taj, ej. to ty? Witek. Wiedźmy i. I zombie jak w zbroi. Szybka identyfikacja. Szybkie wyjaśnienie. To co, lecę na tej. Ale kolejnego. one dobre rzeczy rzucają, potki, dawaj je. Tylko one biją chuj mocno. Jak cię zatruję, to do pół serduszka ci zleć. Tak? Tak. A zatruła cię? O. Będziesz miał pół serduszka, póki się nie no to... odtrujesz. Więc żarcie no na wglądnie. pół HP, trzymaj. Ła, wow, no jak to bije! Żeby żaden zombiak nas nie ten, albo łucznik nie znalazł teraz. No lepiej żeby nie. Dobra, tu okopuję się. Cały czas mam pół! O, wróciło. Tak, Musimy poczekać aż się regniemy trochę. Czy też miał, masz to? Ta, albo chodź gdzieś, safe drogą. Albo nie. też... No chodź, chodź. Ile tego jest tam? No, ale mamy już dużo żarcie. A co to jest w ogóle? To jest jakiś dziwny klimat tu jest. Takie drzewa suche, nie? Widzisz? No, w sumie. Takie suche drzewa Sabana jakieś. to jest. Jakie są? Drzewo? Po prostu chcę sobie drzewo zobaczyć. Jaki ma taki kolor. A, acacja. Akacja? Akacja, no. Ale tu świnek. No, duże świnek. Wiemy je? To, co Ty, a, mieliśmy trzcinę znaleźć. A, bo się o, o lożce i śwince, tak? Że, a nie niektóre dziewczyny się też nazywają świnkami, nie wiem, ta to chyba jakieś... Ty, jedna świnia ty... trzy mięsa rzuciła. To no już... Ja tu... O! Ty, ty, Delor, to mam takiego tipa dla ciebie. Jak bijesz świnię, to podczas... Skocz, naciśnij spację i podczas tego, jak będziesz spadał, daj hitka, wtedy one-shotujesz, bo krytujesz. I wtedy na hita świnia spada. Jak, jak spadasz, musisz uderzyć. Działa? Nie wiem. No, <noise> <noise> gdzie ty jesteś, na górce weszłeś? No weszłeś, kurde. A jak na przykład dziewczyna mówi, to mówi weszłam. Czy no tak, wszedłam. Weszłam, no. A weszłam. Czemu nie mówi wszedłam, a ci wszedłem? No, bo one no mają łatwiej po prostu. Ej, to jest temat, Witek. Czy kobiety w życiu mają łatwiej? Zależy, no jak do życia dziewczyna podejdzie. Jak po trupach do celu, wydaje mi się, że łatwiej, bo no. A co to znaczy po trupach do celu? Że co, że. No nie chcę rozwijać tego tematu, ale wtedy to może jest... zolinować w wygląd, a nie w żadną Aha. wiedzę i nic innego. Czyli, okej. Okay. Czyli, a czy to znaczy, że nas tutaj jest. In... Bo wiesz, takie lale to się nazywa, że są głupie, ale. Ja wiem. Są Jak... głupie, jeśli może to chodzi jest. o. Chociaż to. To też nie, nie do końca, bo. Ale świnek na dole widać. Są i takie, i takie. Jakbym był w Energy 2000 w Katowicach. O, to idziemy, ho. Zabawimy się, Delord. <grym> nie, ale to. Właściwie, zabawienie się to jest chyba najgorsze określenie na to, co myślę. Nie wiem czemu, tak... to jest dziwne strasznie. Nie wiem, o czym myślisz. Ja idę, żeby no, świnie ja myślę, dobić żebyś i z... dostać, dostać mięso. A klubów swoją drogą nienawidzę, naprawdę. Nienawidzę klubów i no, ja klimatowego nie. klimatu klubowego. Ale byłem, no zdarzyło się, że byłem jeszcze. Ty, a taki ziomek z dużym czołem, jak? Widzę. Tak? Co? Brain. No. Nie no, nie wiem co to jest. A ten Herobrein to faktycznie coś takiego istnieje, czy. Nie wiem, nie wiem co to w sumie jest. Czy to jest jakaś pasta? No, maik... chodźmy, wiesz full HP. No idziemy i przed siebie po prostu, szukamy czegoś no. Trzciny. O kurde. Co. Kutas bez S. A ty tych panie... świnek że aż żal nie dobić powiem ci. No właśnie, tak, też tak myślę. Jeszcze tego typa tu wyjaśnię. Bo w sumie żarcia będziemy sporo potrzebować. Ze skoku pamiętaj, skok, opadasz, hitek. Skok, opadasz, hitek. Skok, opadasz, hitek. No daj mi, daj mi, daj mi. Patrz, patrz na mnie, patrzysz? Ta. Ok. Skok, opadam, hitek. O kurwa. Skok, opadam, hitek. Na hita upada, nie? Skok, opadam, hitek. Ej, tu jest dużo uczniów, ale chyba. Znaczy niektóre te typy misują strasznie. O kurwa, ale pajęczaków żydowskich też dużo. Przepraszam, za życie tego... To się kurwa tak politycznie się zrobiło poprawnie. Ho, Dobra. idziemy tam. Nie bać Witek, dawaj, le... Oooo! Tam Ci... jakiś śnieg. No jakiś inne To się bidom. mówi, że się biom znaczy, biom. zmieni, nie? Dobrze mówię? Biom. Tak, tak, tak? biomy. Ty znów tyle, tu że aż mi żal po prostu to zostawić. No jak widzę taką samotną wśród trawy, to. A zagadałeś kiedyś do dziewczyny, która ci się podobała, ale w towarzystwie ja innych dziewczyn? Ja byłem wstydliwym chujkiem, tak powiem. Ale tak szczerze, no nie jest to proste zadanie, trzeba się wykazać dosyć dużym. Dosyć Bo dosyć dużym. Bo nie podejdziesz i nie no? zapytasz, co tam. To jest takie los. To trzeba mieć plan w głowie, już chyba, nie, ułożony. Jakieś o... kółko podrywaczy, jeśli takie... jest Bo to jest takie dziwne, nie? W sensie... Wyobraź sobie, że... No nie, nie wiem, po prostu... Ej, nie, Paweł, a... gdzie ty jesteś? Wiesz co, Witek? To się może świecić na pustyni? O, lawa. Prawda? Ty, gdzie ty jesteś, Paweł? Yy, no tu, przed tobą. Świnki tu mam dwie. Kasie i Emilkę. A, chodź, to chodź na pustynię, chodź na przepraszam. pustynię. Przepraszam, no. <laughs> jestem głupi. <grymianie> e, Boże na pustyni będzie piramida? Nie wiem, czy w tej wersji są, ale możliwe, że są, chodź. Poczekaj, wyrzucam całe ścierwo z mojego plecaczka i endermanów też możemy nafarmić. To pokażą nam portal do kresu. O, ej, Witek, odwróć się. No? Aż żal nie zabijać. <grymianie> o, Dawać. znam to uczucie. Palą się. No czy nie zagadałeś nigdy? Ja w sumie też nie. <laughs> to jest nie dziwne, wiem, jakoś... No. Za, coś takiego to jest forsowanie. Pięć dziewczyn i... no cześć co tam. <laughs> no i co dalej? <laughs> nie. To jest lawa, czyli useless, nic nie ma. To jest lawa na pustyni, to jest normalne? Nie. Lawa ale... może być na pustyni i Coś znalazłem ale... i co to coś dziwne? A nie. Myślałem, że to jakiś dom z muchumorem, ale. Tak, akaktusy? Uzles chyba. Czy useless? Barwnik może jakiś, czy coś, nie wiem. Szukam, idę przed siebie, żeby coś znaleźć, ale na tej wersji gry chyba. O, a to? Tu chyba jest dużo trzciny. Czekaj, co to jest? Dobra, to powiemy ludziom, my gramy na wersji 1.7.2 chyba. W ogóle tak. Nie wiem w Gucio, dlaczego, tak? A jeszcze mam pytanie do czatu. Czy jak przyniesiemy serwer, bo to Gucio hostuje serwerek, na wyższą, yy, wyższą wersję, czyli nowszą, czy mapa nam zniknie albo coś się od czy coś <laughs> stanie się? <wtedy? śmiech> co? <śmiech> W sumie nie słyszałem nigdy wody. od piermandolenia Wielbiam, się. Dolenia to samo, stary. jest taki piękne, odpiermandoli. nie pamiętam kiedy, gdzie to wszępie? Wszempie. U szafy chyba, mocny vlog. Lubię ziomka, Spokoj. Co ty nurku tutaj z chodź. Ej jedzą, ej. Lord. a pamiętasz kiedyś sytuację, jak jechaliśmy, <laughs> jak jechaliśmy razem w autobusie, bo tam chyba do Rzeszowa, do boi, siedziby kurde. G2 a, jechaliśmy. No, no. I coś tam, nie wiem, coś ty chyba powiedziałeś i mnie to mocno rozbawiło i się zaczęliśmy śmiać, a ja miałem pełny nos i siedzieliśmy obok siebie w autokarze. glutek poleciał, tak? Tak, i zgluciłem ci się na kolano. Kurwa, ale to było niezręczne, ci powiem. Ej, na zyski, co się z nimi zgluciłeś na kolano, A ty jeszcze bardziej zacząłeś śmiać wtedy, a ja no... Ja pierdole. No co no, do chuj tam no, zgłuciłeś się, trudno. The Lord jest z chodź, za mną. Idę, widzę ją. Dobra. Ja pamiętam tą sytuację bardzo dobrze, ale powiem prowadź, ci, że ja mam tendencję prowadź, do tego, bo... Kurować kapitanie. Ja mam do tego tendencję, jak mnie ktoś bardzo rozbawi, ja się zaczynam Ty śmiać, ja się... ja się... Ja się śmieję trochę przez nos, to, to jestem w stanie wyrzucić z siebie to iowo. W podstawówce miałem na lekcji, tak, że... W podstawówce miałem tak na lekcji, że były prace w grupach. i... Ale kuraki, kuraki. No je, mam już tyle żarcia, Delord. W każdym razie były te prace w grupach i ktoś mnie rozbawił. Skończyło się podobnie. Tylko na ławkę poszło. O czarno, pierwszy raz widzę, odparła. A to nie jest dżungla, czasem jak się ten biom nazywa? Od nazywa... Nie, bo to może być dżungla, ci powiem. Bardzo prawdopodobne. A w dżungli. No, Witek, no kurwa, chodź, obróć się. Świnki, się no. Ty, trzcinka tam jest, idę trzcinkę niszczyć, bo potrzebujemy do enchantingu. O, lag... lag. Laguje mi Witek. No, mnie też przylagowało. Świat się chyba generuje, czy. To jest niesamowite. Tu tyle jedzenia sfarmimy, ale jak zginiemy, Witek, to się zabije. Ile masz żarcia? Bo ja mam chyba staka całego. No, ja mam staka, już chyba drugimi się stakuje. Cały. No tak. a grzybki też zbieram ludzie w ogóle też flame'owali, widziałem, że nie zbieramy, debile, nie zbieracie tych tam grzybów albo nie, no nie, w sumie ładniej mówiliście, mówiliście, że no, zróbcie sobie zupkę z grzybków Ty, a zauważyłeś, że na na YouTubie jest łagodniej niż na na, Facebooku, na, niż na Twitchu? Jest trochę, a z czego to wynika w sumie? Nie wiem, ale na, na YouTubie jest łagodniej, to o wiele łagodniej, typu Ludzie w kulturalny sposób zwracają uwagę na przykład, albo tam rzadkie są jakieś zgryźliwe komentarze, a jak im więcej ludzi na streamie jest, tym większy, powiedzmy, gnój. tak ja się zgadzam w tym sumie, nie wiem z czego to wynika. Spokojniejsi tu jesteście, o. Albo po prostu mama ma dostęp do tego, xddd, nie no, żartuję. W sumie sprawdzaliśmy wiek, jak nie kłamaliście, to średnia wychodzi tak z... Nie, 18, 19, 20. No, Ty, Witek, gdzie jesteś, bo się chyba zgubiłyśmy? No, idę przed siebie ich, powiem Ci, że wiesz... chyba na następnym odcinku kontynuujemy ekspedycję, bo już 20. Ej, tylko. Nie, no musimy się znaleźć. W Poczekaj, tym idę do ciebie. Idę na samą górę. Czekaj, stój, stój. Wynik? Czekaj, 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 bo idę, żebym widział stąd, skąd przyszedłem. Ty, my chyba się kompletnie zgubiliśmy, The lord. Dobra, podaj no ja stoję na samej górze. Kordy, podaj kordy. Eee, 679x? No to ja tyle samo, no. Y86? Y nieważne. Z? I 1329? 1329? Aha, aha. A to widzę cię. Widzisz mnie? Nie. No. Jestem w wodzie, w stronę wody, patrz. Pływam. Wiesz, tu wody jest? Płynę. Płynę, płynę, a ty Jestem wyje z, wyjebane, z 1445, patrz, Ej, aha, tak bo... Jest? Wyje, wyjebane masz... Płynę, Co? płynę... No tak... Kto tak... Ktoś tak a rapuje Coś, coś się... w sumie kojarzy, no. O, widzę cię! No, w którą stronę lecimy? W teraz w dyskonektową. <laughs> Czyli tak obsmarkałeś mnie i już sobie idziesz, tak? Tak. Dobra. No to co, no to... Czekaj, gdzie ty jesteś? Ja ci nie widzę. No ja już tu jestem, za tobą. Kuraka zabiłem. No gdzie się zgubiłaś No i jestem za tobą. Ej, czasem tak mam, że mówię w... w że... Padaj! Odpieram Mamdol się. Został, bo zginę zaraz. A szkoda levela, Witek. No racja, w sumie. Ej dobra, piecyk stawiam i... Dobra, no to nic, dzięki za oglądanie i do jutrzejszego dnia. Dzie Trzymajcie się. Pa-pa!